Sztuka plakatu sytuuje się w przestrzeni grafiki projektowej na ważnym, takim prominentnym, można powiedzieć, miejscu ugruntowanym pewną tradycją, która wynika z działalności wielu wybitnych grafików polskich. Mówi się o Polskiej Szkole Plakatu jako takim wyróżniku jakości i rzeczywiście ta Polska Szkoła Plakatu od samego początku, kiedy się ukonstytuowała, a był to w zasadzie przełom lat 40. i 50. XX wieku, odznaczała się wysokim poziomem artystycznym. W moim przekonaniu ten specyficzny język tej grafiki, tej szkoły plakatu był związany z sytuacją, z którą musieli graficy na co dzień radzić sobie. Mam tutaj na myśli cenzurę, mam tutaj na myśli sytuację, w której komunikat wizualny realizowany w ramach tego czy innego projektu no, był jednak przez cenzora oceniany, sprawdzany, dopuszczany. Stąd też brał się właśnie ten specyficzny język takiego niedopowiedzenia wizualnego, wieloznaczności, która towarzyszyła w przygotowywaniu motywów przewodnich w takim czy innym plakacie, na przykład plakacie filmowym. Także pierwsza rzecz, która tutaj się pojawia, to właśnie ten język skrótu, niedopowiedzenia, jak to się mówi, metafory wizualnej, choć samo to pojęcie też nie jest do końca ściśle określone, ale właśnie ten charakter takiej poetyckiej gry form plastycznych jest czymś, co z pewnością wyróżnia właśnie tą sztukę plakatów w Polsce w tamtym czasie. Ale wokół pojęcia Polskiej Szkoły Plakatów w międzyczasie, to znaczy przez kolejne dekady aż do naszej współczesności, narosło sporo stereotypów, z którymi można w jakiś sposób dzisiaj podjąć dyskusję. Jednym z takich może najbardziej utrwalonych czy nazbyt często przywoływanych przekonań co do Polskiej Szkoły Plakatu jest kwestia jednorodności stylistycznej, która miałaby wyróżniać właśnie tą szkołę. Otóż tu można dyskutować, czy rzeczywiście to ta jednorodność stylistyczna wyróżniała polską szkołę, czy jednak coś innego. Wydaje mi się, że trudno jest mówić o jakimś zespole cech stylistycznych, które by określały tę szkołę. Raczej to był konglomerat, od początku to był konglomerat indywidualności. To był zespół grafików, którzy realizowali w zasadzie swoje własne pasje stylistyczne, ale w ramach pewnej formuły związanej z szerzej rozumianą grafiką projektową. Wystawa, która jest prezentowana w Chatce Żaka, ma szczególną rangę ze względu na to, że znalazły się tutaj wyselekcjonowane, wybrane plakaty reprezentujące właśnie Polską Szkołę, właściwie od tych najwcześniejszych lat, od lat 50., kiedy wielu z grafików debiutuje, ale w zasadzie idąc tropem narracji tej wystawy można wyrobić sobie zdanie na temat tej szkoły w ogóle. Widzimy tutaj plakaty z lat 60., 70., aż po lata 80., co pokazuje też, że istniała pewna ciągłość właśnie w tym języku grafiki projektowej używanym w odniesieniu do sztuki plakatu. Wystawę plakatu filmowego, jaką mamy obecnie okazję obejrzeć w galerii Chatki Żaka, należy potraktować jako zapowiedź częstszych spotkań w najbliższych miesiącach
z tradycją, z historią, dorobkiem polskiej szkoły plakatu. Polska szkoła zrobiła furorę w wymiarze wręcz światowym, można powiedzieć. Przez kilka dekad cieszyła się renomą na całym świecie, wystawiana w najsłynniejszych, w najlepszych galeriach w Europie, w Stanach i gdzie się tylko dało. Ta wystawa, przygotowana w tej chwili w Chatce Żaka, jest swego rodzaju wizytówką, takim prologiem do tego, co nastąpi później. Mianowicie na początek pokazujemy pojedyncze prace 20 wybitnych autorów, twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Oczywiście tych nazwisk jest zdecydowanie więcej, ale wszyscy nie pomieszczą się w tej pierwszej odsłonie na ścianach Chatkowej Galerii, a więc ciąg dalszy, który niebawem nastąpi, będzie rozwinięciem tej wystawy. Stasys Eydrygewiczius, schodami w górę, schodami w dół, to metafora losu artysty marzącego w filmie, by dostąpić szansy uczestniczenia w misterium sztuki. Sam nie jest jeszcze dostatecznie uformowany i nie ma pojęcia, jaki kształt przybierze jego sztuka w przyszłości. Jakub Erol E.T. Jako obcy przybysz z kosmosu, stworek E.T. nie budzi strachu. Wręcz przeciwnie, wzrusza swoją nieporadnością i emanuje wewnętrznym ciepłem oraz ufnością. Wiesław Wałkowski, Seksmisja. Nawiązując do futurystycznej wizji z komedii Juliusza Machulskiego, autor zapowiada na plakacie nadejście matriarchatu, a nawet gorzej, świata w ogóle pozbawionego mężczyzn. Użyte tu zimne kolory zwiastują destrukcję uczuć w tej nowej, przyszłej utopii. Waldemar Świeży, Psy wojny. Charakterystyczny dla tego autora sposób operowania barwnymi plamami. Aż można poczuć bijącą z tego plakatu niepohamowaną żądzę krwi. Edward Lutczyn, Akademia Pana Kleksa. Autor eksponuje przede wszystkim rys natchnionego szaleństwa w portrecie słynnego profesora. Tęczowe wąsy zostały namalowane jeszcze w 1984 roku, a więc wtedy zapewne nie wskazywały jeszcze na orientację seksualną pana Kleksa. Andrzej Pongowski, Ginger i Fred. Pongowski w nieco innej manierze stylistycznej niż ta, do jakiej zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dwie zamaskowane sylwetki skrywają jakąś tajemnicę. Imiona w tytule filmu sugerują, kim oni są, ale zagadek będzie jeszcze więcej. Henryk Waniek, Zabicie ciotki. Dużo w tym plakacie elementów alchemii, mistycyzmu i magii. Przy ich pomocy autor tworzy mapę duchowych przestrzeni. Rodzaj ekwiwalentu do wewnętrznego rozchwiania bohatera filmu. Andrzej Klimowski, W niebo wstąpienie. Epizod z II wojny światowej został przełożony w filmie na uniwersalną przypowieść o zdradzie, męczeństwie, drodze krzyżowej i Golgocie. Sposób ujęcia na plakacie głównej postaci z tego filmu
nie zostawia żadnych złudzeń co do tego, jaki będzie jego koniec. Eryk Lipiński, Anna Karenina. Autor podkreśla kolorem intrygującą osobowość tytułowej bohaterki filmu, uwięzionej w umysłach dwóch mężczyzn, między którymi się miota. Jan Lenica, Diabelski wynalazek. Niewykluczone, że projektując ten plakat, Lenica szukał inspiracji w rycinach z powieści Juliusza Verna, na podstawie których ten film powstał. Ale zarazem znać tu charakterystyczną dla Lenicy kreskę, którą można rozpoznać także w podpisanych przez niego filmach animowanych. Andrzej Krajewski, Synowie Wielkiej Niedźwiedzicy. Czytelny sygnał co do rodzaju gatunku filmowego i konfliktu przedstawionego w filmie. Widz nie ma wątpliwości, że w kinie znajdzie się w świecie westernu, w którym rozegra się pojedynek pomiędzy szlachetnym Indianinem a czarnym charakterem, jakiemu już na plakacie źle z oczu patrzy. Maciej Hibner o dwóch takich, co ukradli księżyc. Plakat podkreśla bajkowy charakter przygód dwójki piekielnych bliźniaków, którzy porwali się na bezczelną, zuchwałą kradzież. Dzisiaj ten plakat może uchodzić za niepoprawny politycznie, gdyż można go odczytać jako zapowiedź dalszych awantur filmowych protagonistów. W dodatku zbieżność nazwisk młodocianych wykonawców i duetu późniejszych polityków nie jest przypadkowa. Jan Młodożeniec gra. Autor dyskretnie sugeruje, kto w tej grze rozdaje karty. Syrena i wojowniczka, mężczyźni, powinni mieć się na baczności. Jerzy Flisak, Męski piknik. Styl tego autora stwarza taki efekt, jakby jego prace były robione od niechcenia, rysowane grubą kreską ze skłonnością do karykatury. Wypełniająca plakat butna postać Bawarczyka nawiązuje do traumatycznych wspomnień byłych ofiar wojny. Roman Opałka, Garbus. Opałka znany jest bardziej jako malarz zajmujący się sztuką konceptualną. Plakatem filmowym parał się sporadycznie. W Garbusie mamy do czynienia z oszczędną grafiką, która przy pomocy kilku barwnych plam zapowiada dramat spod znaku płaszcza i szpady. Franciszek Starowiejski, Louis Armstrong. Starowiejski, daleki jeszcze od turpistycznej estetyki jego słynnych, późniejszych plakatów. Tutaj oddaje pole wizerunkowi genialnego muzyka i jego nieodłącznemu atrybutowi w ręku. Wiktor Górka, Ulisses. Górka poszukuje dopiero własnego stylu. Graficznie nawiązuje do tradycji sztuki greckiej, jako że treścią filmu jest podróż Odyseusza do domu po 10-letniej wojnie z Troją. Roman Cieślewicz, Śmiech zabroniony. Prostota plastycznej wypowiedzi, z jaką autor posługuje się syntetycznym znakiem. Tutaj ikoniczną figurą Charlie'ego Chaplina, jako że
anonsowany plakatem film odnosi się do okresu niemej komedii slapstickowej, której właśnie Chaplin był królem. Wojciech Wenzel, ludzie cyrku. Trzy postacie jakby zawieszone w powietrzu. Można by pomyśleć, że na swoich trapezach na tle niebieskiego nieba unoszą się właśnie tam. Henryk Tomaszewski, rewizor. Tomaszewskiemu udało się uciec z pułapki socrealizmu. Broniła go kreska nawiązująca do klasycznej ilustracji książkowej, elegancka kompozycja obrazu i poczucie humoru. Azyl znalazł też na ASP, gdzie prowadził pracownię grafiki, a spod jego ręki wyszło wielu znakomitych twórców polskiej szkoły plakatu. Siła polskiego plakatu filmowego, tego z okresu, najlepszego okresu polskiej szkoły plakatu, bierze się raz z jego oryginalności i różnorodności. Mamy tu wszelkie możliwe style plastyczne, które w tych pracach występują, ale też z nawiązania komunikacji między autorem a odbiorcą. Te plakaty, chociaż nie schlebiają estetycznym gustom ludzi, którzy mijają je na słupach ulicznych, potrafią znaleźć z nimi wspólny język na różnych poziomach. I myślę, że dlatego są takim ważnym punktem odniesienia w świadomości polskich odbiorców sztuki, zarówno tej ulicznej, jak i tej pokazywanej w galeriach.